w taki sposób, że jakby mu kabel nie dochodził, by cały czas było słychać takie bzyczenie, bzz, a w tle było słychać te dzwony, no i to wejście, ten motoryczny rytm. I później jak już miałem oryginalną płytę, to cały czas szukałem tego sprzężenia z tego kabla, bo myślałem, że tak jest oryginał. I Franz do mnie mówi tak, wiesz co, a powiedz mi, a znasz taki numer, uważaj na niego? A ja mówię, uważaj na niego? Tak. A w głowie, no słyszałem może dwa razy. Nie, on do mnie mówi, słuchaj, wiesz co, my to zaśpiewam. Masz tekst, a ja ci go, czekaj, ja ci go już znajdę. Masz sam podkład. A ja mówię, teraz? On mówi, no wiesz co, nie wiem, na co mamy czekać. No sprawdził twój blef. Ja mówię tak, no to co Andrzej? A on tak, nic nie mówi, tak kieruje i tak w pewnym momencie tak dojeżdża do takiego zakrętu i mówi, wiesz co, jak sobie poradziłeś, uważaj na niego, to sobie ze wszystkim poradzi.